Ważny wieczór, ważna piosenka. Luna, dzisiaj twoja wspaniała premiera piosenki The Tower, z którą chcesz pojechać na Eurowizję, reprezentować Polskę. Dlaczego właśnie ta kompozycja? Taka kompozycja, ponieważ jest to energetyczna piosenka, która ma dodać jak najwięcej energii i siły. Ona jest o tworzeniu własnej rzeczywistości, o odzyskiwaniu własnej siły i własnej wolności, bo wolność jest chyba jedną z najważniejszych wartości tak naprawdę w naszym życiu. I tą piosenką chciałabym właśnie jak najwięcej siły przekazać i wszystkich zainspirować do tego, żeby pamiętali o swojej wewnętrznej sile. Dzisiaj poznajemy nie tylko piosenkę, ale też klip. Powiedziałaś o sile, powiedziałaś o wolności. Jak one są pokazane w tym teledysku? Ten teledysk jest bardzo symboliczny. Ta wolność i siła jest ukazana symbolicznie za pomocą gry w szachy. A na koniec rozgrywam tam, myślę, że najciekawszą walkę, bo na koniec gram w szachy ze sobą z przyszłości. Tam zagrała Helena Norowicz, zgodziła się. Przepiękna postać. No i to chyba był dla mnie najpiękniejszy moment i nadal jest w tym teledysku, bo na koniec muszę tak naprawdę wygrać sama ze sobą, żeby tą siłę odzyskać i żeby tą wolność zdobyć. Znamy już kilku artystów, którzy chcą wziąć udział w tych preselekcjach wewnętrznych, m.in. Justyna Staczkowska. Na pewno słyszałaś już jej piosenkę. Co o niej sądzisz? Słyszałam. W ogóle jest śmiesznie, bo z Justyną nagrywałyśmy też razem piosenkę. Tak samo z Marcinem Maciejczakiem, który też startuje. Więc no to taka rywalizacja, nie rywalizacja, bo sami moi bliskie mi osoby. Bo show biznes jest mały. No tak. Ale też wierzę, że taka dobra energia się łączy i że wszyscy startujemy. Myślę, że to jest bardzo dobra piosenka, przez Hotel Torino wyprodukowana też. Bardzo magiczna, ale bardzo też mroczna. I no, zupełnie inna jest to piosenka niż moja, zupełnie inna propozycja. Zupełnie inna, choć myślę, że słowo magia zdecydowanie was łączy. A czego możemy ci życzyć? Och, dużo takiej chyba, dużo siły. No i co? I szczęścia. Szczęście jest bardzo ważne.